Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam teorię o tym, kim tak naprawdę jest Pytor, skąd pochodzi i dlaczego wygląda inaczej niż inni anakondowcy, którym też rzekomo jest. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. W jednej z retrospekcji w Ninjago, a konkretnie tej, w której widzimy przebieg wojny ludzi z wężonami, widzimy, że przy zamykaniu do grobowca anakondowców wszystkie wyglądają identycznie, poza jednym z nich. Pytorem. Czym się odróżnia od reszty? Ma dłuższą szyję, inny jej kształt, ponadto jest inaczej ubrany. Należy odrzucić teorię, że był on jakimś odróżniającym się pod względem hierarchii członkiem plemienia, gdyż nie był on wśród najważniejszych, sądzonych generałów anakondowców. Został zamknięty wraz z innymi szeregowymi gadami tego plemienia. Natomiast śmiało można wnioskować, że był silniejszy od swych pobratymców. Na samym początku serialu twórcy wprost wskazują, że Pytor dokonał aktu kanibalizmu. Zjadł wszystkich swoich braci. A przynajmniej część, bo możliwe, że oni tam po kolei sami się zjadali. Nie zmienia to faktu, że to on finalnie wygrał tę walkę, najpewniej o przetrwanie. Taka mała dygresja, że ostatni minimum anakondowiec poza Pytorem musiał tam być niedługo przed przyjściem Tamloida, skoro ten jeszcze trawił swojego towarzysza. Zanim młodziak przyszedł, Pytor pozbawiony jedzenia myślał, że jest, i w sumie był, skazany na śmierć z głodu. Ale uratował go Lloyd. Ale wracając, Pytor był więc silniejszy od reszty. Pierwsza teoria, kim on był, jest taka, że Pytor to krzyżówka dwóch plemion, najprawdopodobniej anakondowca i żmij wampira, gdyż tylko u tych drugich występują tak długie głowy, jak u Pytora. Gdyby ta teoria okazała się prawdą, ukazywałaby bardzo ciekawy szlak, według którego najpierw mogły wyewoluować węże z pustyni w dwie różne od siebie grupy i potem rozmnażając się tworzyły się kolejne z mieszanek, a nie, jak podawałem wcześniej w teoriach, plemiona powstawały przez rozdzielenie się i dostosowanie do różnych środowisk w różnych miejscach krainy Ninjago. Tak więc to jest pierwsza teoria. Według drugiej zaś Pytor jest pewnego rodzaju mutantem, urodził się zmutowany, z pewnymi wadami genetycznymi. Swoją drogą naszła mnie teraz bardzo ciekawa zagwozdka, gdzie się podziała płeć żeńska gatunku wężowców. Ale nie o tym jest dzisiejszy film. Tak więc Pytor mógł być po prostu mutantem i taki się urodził. Z dużą siłą, ponadprzeciętną, jednak z wydłużoną głową i lekko inną budową ciała od reszty anakondowców. Gdy już odpowiedzieliśmy na podstawowe pytanie, dlaczego Pytor jest inny od reszty anakondraj, można zadać pytanie, skąd pochodzi. Tyle, że na nie nie jest już tak łatwo odpowiedzieć, a teorie z tym związane nie mają za dużo oparcia na faktach. Można jedynie snuć teorię, że urodził się albo na jakichś wulkanicznych terenach, gdzie możliwe żyły żmij wampiry, lub na pustyni, gdzie najpewniej żył anakondraj. Ale to nie oparte na niczym pewnym domysły. Ciężko więc wskazać pochodzenie tego gada. Natomiast warto poruszyć kwestię, że Sensei Wu, gdy Pytor wychodzi na wolność z grobowca i go spotyka, poznaje gada i zna jego imię. To oznacza, że wężon mógł wcale nie być takim zwykłym szeregowcem wśród wężonów, ale też nikim najważniejszym jak generał. Natomiast mógł pełnić, patrząc na jego inteligencję i siłę, jakąś ponadprzeciętną rolę. Duch generała Anakondraj Arcturusa też zna jego imię, ale tu nie wiemy, czy nie znał w sumie każdego ze swojego plemienia. Ciężko tutaj powiedzieć coś więcej, można snuć teorię, że pochodził z miasta Ouroboros, skoro wiedział, że w ogóle trzeba go szukać i skoro było to na tej samej pustyni co jego grobowiec, ale to już czyste spekulacje. To wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i zaciekawiłem Was tematem Pytora. Jakby się wydawało, całkowicie już oklepanym. Dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się już niedługo w następnym materiale. Cześć!